zrobić świetny dowcip. Ale nie zrobię tego, ponieważ za chwilę już wystąpi przed nami kabaret Trzecia Strona Medalu. A jeśli chodzi o żarty i dowcipy, to oni to robią znacznie lepiej ode mnie. Kabaret w składzie Gajos, czyli Marek Gajewski, Smyk, czyli Wojciech Smyk, Jaszku, czyli Krzysztof Jasiewicz oraz Lisek, czyli Marcin Lis Kabaret. Serdecznie, kabaret Trzecia Strona Medalu. Bardzo miło jest nam gościć tutaj wśród przyjaciół TV Podkarpackiej. Zanim zaczniemy, kilka informacji z naszej strony. Podczas trwania naszego programu będziecie mogli usłyszeć taki zwrot, który u nas panuje na co dzień. Wy możecie nie znać. Brzmi on mniej więcej... Nie, nie, nie. Stosujemy go wtedy, kiedy chcemy komuś dogryźć. Oho. Lub... O, ktoś ma płytkę metalową w głowie chyba. Wojtek? Stosujemy go wtedy, kiedy chcemy komuś dogryźć lub wprost, proporcjonalnie odwrotnie, czyli się komuś odgryźć. Przykład. Wojtek, jesteś wspaniałym, wysokim, przystojnym mężczyzną. Nie, nie, nie. To nie było śmieszne. Mnie to bawi. Marek, schudłeś. Nie, nie, nie. Nie schudłeś. Lisek, jak pięknie grasz na tej gitarze. Nie, 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 nie. Jaśku, masz wspaniały, malutki, zgrabny nosek, że jak palisz szluga pod prysznicem, to nie gaśnie. Nie, 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 nie. Moi drodzy, chyba tu zostało zapowiedziane, że pochodzimy właśnie stąd, z okolic Przemyśla. Od kilku lat nas tu nie ma, ale jeździmy trochę po Polsce, występujemy i zawsze jak występujemy gdzieś pierwszy raz, to przyznajemy się do tego, że nie jesteśmy z Krakowa, tam gdzie teraz mieszkamy, tylko z okolic Przemyśla. Dlaczego? Mówimy tak, że wspominamy o tym, bo utarło się takie ogólne przekonanie w całej Polsce, że my, ludzie głębokiego Podkarpacia, ludzie dalekiego wschodu, zaciągamy, jak mówimy. My im zawsze mówimy na to, że to nieprawda je, bo to nie my zaciągamy, to po prostu oni za szybko kończą. Tak, można, można. Oni nie biją wtedy, brawo, ale dzisiaj tutaj można. Wreszcie ktoś to zrozumiał. Drodzy Państwo, zrobimy jeszcze taką szybciutką rozgrzeweczkę. Otóż na moje 3-4 obrócimy się w prawo lub w lewo. Jeśli napotkamy twarz sąsiada, to mówimy mu takie słodkie: cześć, misiu. Uwaga. 3-4. Cześć, misiu. Druga taka szybciutka rozgrzeweczka, żebyśmy się tak jakoś w klimat wszyscy wbili. Wszyscy obracamy się w swoją prawą stronę. Ta druga od lewej. To nie mam. Mam. Prawej strony pani nie ma? Mam iść. Będziemy wracać. Odwracamy się w prawą stronę. Na pani naszego dźwiękowca. Łapiemy on jest sąsiada do za barki. Takie ciacho. Łapiemy sąsiada za barki i masujemy. Nie wstydzimy się, nie wstydzimy. Masujemy. Odwracamy się do sąsiada, który masuje i mówimy: grubasku. Grubasku. I żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony, ta sama sytuacja w drugą stronę. I masujemy, masujemy. I ta sama sytuacja do tyłu. Grubasku. Moi drodzy, ostatnia informacja, zanim zaczniemy. Podczas trwania naszego programu będziecie mogli zauważyć taką delikatną przepychankę między nami. Jest to taka mała bitwa na ego, a bijemy się o to, który z nas potrafi bardziej zaimponować kobiecie. Mówimy o tym na początku, aby się Państwo przygotowali. Znaczy, w moim przypadku, żeby się przygotowały. Panie, nie wiem jak u Ciebie. Dzisiaj panie. Lisek? Nie, u mnie zdecydowanie panie. Jaśku? Ja tu tam biorę wszystko. Nie pozostaje nam nic innego.
zepsuł. Wszystko w porządku? Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na świetny program kabaretowy. Nie, 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 nie. Drodzy Państwo, jeszcze jedna taka mała rzecz. Otóż ja wybiję na gitarze bardzo prosty rytm i poproszę Państwa, aby razem ze mną spróbować go zaklaskać. Spróbujemy? Nie wstydzimy się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Spróbujmy teraz dwa razy szybciej. Dzień dobry. Przywiozłem węgiel drobny. To weź pan zwalaj i... się oddalaj. Słyszałem, że tu można kupić koks. Co kupić? Koks. Można. Ile tego koksu? Pierwszy raz u ciebie biorę, to wezmę 5. Dobra, 5 ton koksu. Gdzie ja to miałem? Jakie 5 ton? 5 gram. 5 gram? No. A na co panu 5 gram? Co pan będziesz tym robił? To co zwykle, nie? Dowalę do pieca. Niby się zgadza. Ale 5 gram? To gdzie pan mieszkasz w takim razie? W pudełku po zapałkach? 5 gram? Przecież to nawet nie złapie. Żeby to złapało, to trzeba na raz przynajmniej ze 2 wiadra koksu zasypać. 2 wiadra koksu na raz? Te? Z koksem to się nie ma co pieprzyć. No ale nie za dużo. A jakie za dużo? Zasypiesz pan wieczorem 2 wiadra i do rana będzie trzymać. To co się dzieje rano po tych 2 wiadrach koksu? Co się dzieje? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Gaśnie. No chyba, że chcesz pan podtrzymać. Dosypiesz pan znowu 2 wiadra i trzyma cały dzień. 2 wiadra koksu na dzień i 2 na noc. Ale hardcore. A co pan myślałeś? Lepiej siedzieć cały dzień w kotłowni i po 5 gram sypać? Co pan? W aptece jesteś? Ja to zawsze mówię, koksu to trzeba zdrowo dopieprzyć. To ty też tak robisz? Cały czas? Weź se pan przynajmniej tonę tego koksu. Tonę koksu? Tona koksu? Ale gościu, nie mam tyle kasy. A ile to kasy? 650 zł. Tak tanio? Najtaniej w mieście. U nas za najniższą cenę masz pan tyle koksu, że ci uszami wyjdzie. Ale gościu, ty się nie boisz tyle koksu trzymać? Jakie tam boisz, boisz. Ja panu powiem prawdę. Powiedz pan prawdę? Ja to mam w nosie ten koks. To się nie sprzedaje. A poza tym, to ile ja tego mam? No ile ja tego mam? 20 ton. 20 ton. Ale gościu, co na to policja? Nic. Policjanci też u mnie biorą. To ja też biorę. O. Biorę ton koksu. Albo nie, 2 tony. 5! Tak, 5 o. biorę. 5 ton koksu.
koksu. I nie ma się co rozdrabniać. Genialne. Muszę tylko skombinować kasę. Koks, 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 koks. Koks się zaczął sprzedawać. Dziwny jakiś. Wygląda, jakby się naćpał. Korzystając z chwilki przerwy, zapraszam Państwa na kącik muzyczny. Cześć, piękna. Jak masz na imię? Czesia. Też ładnie. Masz mapę? Bo zgubiłem się w twoich oczach. Mam dla ciebie niespodziankę. Co, nie spodziewałaś się, nie? Bo to niespodzianka. Jajko, niespodzianka. Proszę. I zapamiętaj, kto jest najbardziej szarmancki mężczyzną w tym kabarecie. Jak to mówią, coś się kończy, coś się zaczyna. Jednak przeważnie w życiu jest tak, że coś się musi zacząć, żeby coś innego się skończyło. Zapraszam. Zapraszam panów stolik dla dwojga. Muszę coś ci powiedzieć. Usiądź, proszę. Nigdy nie zapraszałeś mnie do restauracji. Nie zrozum mnie źle. To, co ci teraz powiem, to nie jest twoja wina. Stary, jesteśmy przyjaciółmi, znamy się od dziecka. Mi możesz powiedzieć wszystko. Dobra, powiem wprost. Znalazłem dziewczynę. To na pewno chwilowe. Dziewczyna to nie nowotwór, z tego się wychodzi. Wyjdziemy z tego. Razem. Długo nad tym myślałem. No, w moim życiu pojawiła się kobieta i nie możemy się już dłużej spotykać. Co ty bredzisz? Ograniczasz mnie. Nie możemy tylko siedzieć, grać w gry i pić piwo. Przecież są jeszcze inne alkohole. Czas wydorośleć. I co teraz? Zostaniemy przyjaciółmi? Dobrze to przemyślałeś? Na pewno znajdziesz nowego kumpla z tylu wspaniałych facetów. Co dla panów? Ja poproszę wodę.
A dla kolegi? Ja już nie jestem jego kolegą. To co dla pana? Wódkę! Podwójną! Albo przynieś pan całą butelkę. Czy ty mówisz poważnie? Niestety tak. Kazałem mi wybierać. Albo ona, albo koledzy. Wyrzucasz mnie. Do kosza. Pobawiłeś się, jak zabawkę, do kosza. Czuję się jak szmata. Zużyty, wykręcony i wyrzucony. Nie mów tak. Ona mnie kocha. Gówno prawda. Stary! Naściemnia jej, że już się nie kumplujemy. Będziemy się potajemnie spotykać i spożywać alkohole. Nie. Nie. Nie okłamię jej. Nie mógłbym jej spojrzeć prosto w oczy. Pff, i tak nie będziesz mógł. Przecież ona ma zeza. Skąd wiesz? Aha. Wieści szybko się rozchodzą. Poza tym słyszałem, że ciężko tego nie zauważyć. To niewielka wada wzroku. Niewielka! Ty widziałeś, jaki ona ma bałagan w oczach? Przecież ona ma takiego zeza, że jeździ samochodem bez lusterka wstecznego. Stary! Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze możemy kupić Xboxa, skrzynkę whisky i wyjechać. W Bieszczady. Moja mama cię lubiła. Nie musisz lecieć za pierwszą, lepszą dupą, która ci powie, że cię kocha. Ty po prostu mi zazdrościsz. Tego pasztelona zezowatego. Nie obrażaj mojej żabci. Żabci? Powinieneś do niej mówić kameleon. Przykro mi, to koniec. Wiesz, że jak raz zerwiesz, to nie będzie powrotu. Tyle razem przeszliśmy. Nie możesz mnie tak teraz zostawić. Jestem w ciąży. Co ty pieprzysz? Myślałem, że złapię cię na dziecko. A ja tyle czasu na ciebie zainwestowałem. Miałem mieć kumpla na całe życie. Rok w zerówce. 6 lat w jednej ławce w podstawówce. 6 lat w gimnazjum. Cały rok studiów. A ty mnie tak zostawiasz. Dla tej szczery znasz ją miesiąc. Ty skór. Wszystko w porządku? Tak! Wszyscy mnie zostawiają. Nawet mój pies już nie chciał się ze mną kumplować i zdechł. Może trzeba było go nakarmić? Nie odwracaj kota ogonem. Kot też zdechł. Poradzisz sobie. Jesteś świetnym facetem. Na pewno szybko znajdziesz lepszego kumpla. To do pana. Do mnie? Jakaś żabcia. Halo? Gdzie? Nigdy nie zabierałaś mnie do restauracji. Co mi musisz powiedzieć? Halo? Halo? Widzisz, miałeś chamie złoty róg. Drodzy Państwo, a teraz coś, czego dzisiaj jeszcze nie było, czyli kącik muzyczny. Farafum, vifar, farafluja, onde fluja. Vifarafum, di
50 fake, we far from, for far away, we far, far, fruya, alleluia, 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 alleluia. Cześć piękna, jak masz na imię? Czesia. Też ładnie. Nie sugeruj się tym, że był tu przed chwilą ten hobbit. Facet to powinien być wysoki, a nie ty siedzisz, on stoi, jesteście na tym samym poziomie. Jak on mógł uraczyć kobietę jajkiem? Ja mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie lizaczkę. Pamiętaj, szarmancki mężczyzna w tym kabarecie jest tylko jeden. Nie proszę pana, pana wniosek o dofinansowanie został odrzucony. Dlaczego? Wniosek o dofinansowanie na łóżka polowe i parasole. Uzasadnienie. Potrzebuję łóżka polowe, żeby poprawić jakość usług i parasole, żeby moje dziewczyny nie mogły przy drodze. A co mnie to obchodzi, że w Przemyślu jest na to popyt? Cholera, ja. Dawaj kasę! I to napad? Nie, wniosek o dofinansowanie! Wolałbym, aby pan to skierował bardziej na papier. Dawaj kasę na rozwój! Pieprzona biurokracja. A to dofinansowanie to na co? Na rozwój. Dajecie mi kasę. To kupuję hurtowe ilości towaru. Zatrudniam przedstawicieli i oni rozprowadzają towar. Jaki towar? Najlepszy. Trochę białego, trochę zielonego, trochę w tabletkach. Znaczy się lekarstwa, tak? Raczej suplementy diety. O cholera, takie suplementy. A co ty, gościu, myślałeś, że będę rozprowadzał lecytynę? Zakupię broń gładkolufową. Po co broń? Do motywowania przedstawicieli. Nie można inaczej? Noże są niepraktyczne. Ostatnio włożyłem nóż do tylnej kieszeni i siadłem na motor. Od tamtej pory w dupie mam noże. Pan jesteś jeszcze bardziej niepoważny niż ten Alfons, co chciał dofinansowanie na swoje dziewczyny. I co, nie daliście mu? Przecież w Przemyślu jest na to popyt. Pan jesteś dealerem. Nie założysz pan na to firmy. A mój znajomy też jest dealerem i ma firmę. Sprzedaje w salonie Fiata. Bo on jest dealerem samochodowym. A ja jestem dealerem osiedlowym. Też mam prawo się rozwijać. Chociaż samochody też opychałem. A z którego salonu? A z którego trzeba? Gościu, ja nie wiem, czego ty nie rozumiesz. To jest zarąbisty pomysł. Zarobię takie kokosy, o takie kokosy. To co, w
Chodzisz to? Szukam wspólnika. Chyba współwięźnia. Dawaj kaszę na rozbój! To nie jest rozbój, tylko rozbój! Cholera, urzędasy. W tym kraju nie da się uczciwie zarobić. Jak ty nie chcesz być moim wspólnikiem, to mam innego. Chwila, moment. Oto mój nowy dostawca. Zakładamy spółkę. Uszanowanie, ja się zajmuję rozprowadzaniem koksu na szeroką skalę. Tu kolega zadeklarował współpracę. Mówi, że będzie brał hurtowe ilości. Mówi, że takie kokosy. Takie kokosy? Jakie kokosy? Takie kokosy. Świetnie. Dealer i jego dostawca. Rekiny biznesu. Jakby mi tu założycie taką spółkę, to kto za to poniesie odpowiedzialność? Nikt. Założymy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie kokosy. Takie kokosy. Nie, nie, nie. To dla siebie. Aby poprawić humor pięknej kobiecie, trzeba podarować jej kwiat. Widzę, że jeszcze nikt dzisiaj cię tak nie obdarował. A ty od samego początku się chichlasz. Pamiętaj, w tym kabarecie to ja jestem najbardziej szarmancki. Drodzy Państwo, a teraz będzie piosenka. Piosenka, która powstała z nieustannego poszukiwania przez człowieka odpowiedzi. Dlaczego? Nie wiem, jakbym znał odpowiedź, to bym jej nie szukał. Także uwaga, bo będę śpiewał. Że człowiek pochodzi od małpy, co siedzi na drzewie. Byłem w zoo i zapytałem, małpa nic o tym nie wie. Dlaczego? Nie wiem. Damska torebka, worek bez dna, spodziewać się możesz wszystkiego. I choćby szukał dzień albo dwa, i tak nie znajdziesz niczego. I tutaj, drogie panie, pojawia się pytanie. Dlaczego? Najlepszym systemem ponoć demokracja, w rękach ludu władanie. Co to za władza, jak i tak wszyscy mają w dupie moje zdanie. Dlaczego? Nie wiem, ty mi powiedz. W dupie to mam. No właśnie. Odpowiedzi na te pytania nie ma. No i cóż bez tego, i tak kręci się ziemia. I kręcić się będzie nocami i dniami. A my zostaniemy ze swoimi pytaniami. Dlatego leje się piwo jak do żuka paliwo. Pijemy wino w zgodzie ze swą winą. Jak się uda, poleje się też woda. A za błędy pijemy brandy. Dlaczego nie? Życie chorobą w jeden sposób uleczalną, a największą z jego zaraz. W życiu wszystko jest i tak nie da się mieć wszystkiego naraz. No ale dlaczego? Życie.
Jak coś nie pójdzie, jest jeszcze alkohol, uszczęśliwia na okres krótki. Wiesz o tym dobrze i tak próbujesz zatopić w nim swoje smutki. W zasadzie nawet nie ma sensu pytać. Ostatnie pytanie zadać wypada, może was nim nie rozgniewam. Robię to, chociaż tego nie umiem, dlaczego ja w ogóle śpiewam? Dlaczego? No właśnie, Marek, dlaczego? Odpowiedzi na te pytania nie ma, no i cóż bez tego, i tak kręci się ziemia i kręcić się będzie nocami i dniami, a my zostaniemy ze swoimi pytaniami. Dlatego leje się piwo jak do żuka paliwo, pijemy wino w zgodzie ze swą winą, jak się uda poleje się też woda, a za błędy pijemy brandy. Dlatego leje się piwo jak do żuka paliwo, pijemy wino w zgodzie ze swą winą, jak się uda poleje się też woda, a za błędy pijemy brandy. Pojawia się pytanie, które każdy zna, czy to aby nie jest zbyt ryzykowna gra? Ta zasada jest głównie pijącym znana, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Państwo, podobało się? Dlaczego? Cześć. Widzę, że teleszczy próbują ci nieudolnie zaimponować. Ale widzę również, że cały czas kątem oka spoglądasz na mnie. Nie oszukujmy się, oboje dobrze wiemy, kto jest najbardziej szarmanckim mężczyzną w tym kabarecie. Oj, to ja mam gitarę. Żeby zaimponować kobiecie, wcale nie trzeba dawać jej jakichś prezentów. Wystarczy dać jej coś od siebie. Trzymaj to mój numer. Brawo, złotousty, brawo. Co ty możesz wiedzieć o zaimponowaniu kobiecie? Do tego procederu potrzebna jest poezja, a szczególnie poezja kobiecie. Dlatego teraz specjalnie dla ciebie, piękna niewiasto, z tomiku poezji poeta, tylko głowa nie ta. Pierwszy wiersz, taki bardziej melancholijny, pod tytułem Gdy cię nie ma. Gdy cię nie ma, ktoś inny za rękę cię trzyma. O ile za rękę cię trzyma. Ciężko wyczuć, bo cię nie ma. Drugi, a zarazem ostatni, taki bardziej kontrowersyjny, pod takim kontrowersyjnym tytułem Siwinia. Typowa kobieta jest stwierdzić gotowa, iż typowy facet to siwinia. Typowa. Nie zauważając jednak tegoż stwierdzenia klęski, bo przecież świnia to rodzaj żeński. Dziękuję. Dobra. Co to za jakieś średniowieczne metody? Weź, zejdź. Już cię tu nie ma. Aby zaimponować kobiecie, należy dla niej zatańczyć. Oh, yeah.
zejdź, zejdź. Jak tak można ludzi męczyć? Jak tak można ludzi męczyć? Przecież wszyscy dobrze wiedzą, żeby zaimponować kobiecie, potrzebna jest muzyka. Pozwól więc, że wypieszczę twoje uszy piękną balladą. Weź siadaj, żeby zaimponować kobiecie, to trzeba dla niej zaśpiewać. Specjalnie dla ciebie, premiera. A ty graj, piękny cyganie. W tym momencie jest oto właśnie ten moment, w którym oto to właśnie to tym momencie ty musisz wybrać, który z nas najbardziej ci zaimponował. Masz na to 10 sekund. Uwaga, 9, 8, wskaż palcem, 7, 6, dawaj szybciej, bo tak długo nie 5, wytrzymam. 4, możesz wybrać tylko jednego, 3, 2, 1. Zostaje ci ostatnia sekunda. Czas na decyzję. Nie ma wszystkich, my się nie dzielimy. Ja takich trójkątów, czy jak to można obleśnie nazwać. A nie promocja w Lidlu. Możesz wybrać tylko jednego. Wskaż palce. Tego? Możesz, ty gnoju, ty. Jesteś pewna, że on? Tak? On. Jak to mówią, uroda to przekleństwo. I widzisz, co narobiłaś? Dziękujemy Państwu za uwagę. Wystąpił dla Was kabaret. Trzecia strona medalu. Smyku. Jaśku. Lisek. Mikajo. Dziękujemy.
Czyli jednak. Dobra, wiemy, o co chodzi. To już nasz drugi występ. Szybko się uczymy. Tam. Mamy dla was gratisa, ale oczywiście tanio go nie sprzedamy. Na początek wielkie brawa. Nie aż tak, nie. A teraz wszyscy wkręcamy żarówki. Wkręcamy żarówki do góry i wkręcamy żarówki. Wkręcamy. A teraz jak na olimpiadzie, rączki do góry i coraz szybciej. No ale skoro wkręciliśmy żaróweczki, to teraz wykręcamy. Dobra, to jeszcze tylko zaklaskajcie uszami i gramy. No, zrób coś z tym, nie? Lisek, jest taka sprawa, bo trzeba zaśpiewać. Ale jak to trzeba zaśpiewać? Ja już śpiewałem. No ale ludzie przyszli, chcieliby coś posłuchać. No ale jedna piosenka już była, nie tak się umawialiśmy. Miałoby dzisiaj szybko, bez dwóch piosenek. Jedna piosenka. Chcecie piosenkę? Chcecie piosenkę? Chcecie piosenkę? Niech to. A skoro nie chcę, to ja im zaśpiewam. Drodzy Państwo, teraz piosenka romantyczno-dramatyczna o miłości zaskakującej. Gio! Wyszła na spacer, z gracją przechadzała się. We włosach wiatr, nagle się pojawił on, nie wiadomo skąd. Spojrzeniem zatrzymał ją. Zdziwioną spoglądała na zmieszane jak w betoniarce. Zastygła bez ruchu, u nóg zdrętwiały palce. Czy to włosów blond, czy wiosenny front sprawiły to, że ona się spodobała mu. Bo jurna wpadła w oko mu, jej część górna spodobała mu, aż napiął klatę. Po chwili się spodobała mu, już cała wpadła w oko mu, może tego chciała, spodobała mu, a we włosach wiatr. Długo stali tak, nawzajem się wpatrzeni, jak nie przeszkodzi nikt. Będą tak stać do jesieni. Ujrzeli w oczach swych coś dziwnego. Co to takiego? Nie wie nikt. Co z nim od środka działo się? Pewnie wiecie. Serce wybuchnęło ogniem i poruszyło mieczem. Lecz zakochasz się, zawsze pieprzy się jakiś kozak. Taki z ciebie kozak? Dawaj, sabak.
Awangard kozaku papierowy. Chodzi, sabaka. Jak widać, raz jeden wygrywał, raz drugi przegrywał. Oby poczuli mięte doń lub majeranek, lecz to nie koniec niespodziewanek. Nie ma co się bić, lepiej w zgodzie żyć, panowie. Zanim się pozabijacie, to coś wam powiem. Choć jestem niewiastą piękną, to trochę skrytą, bo tak po prawdzie to jestem transwestytą. Bo ona już się nie podoba im, zbyt jurna wypada z oka im, i część górna się nie spodobały im, skutki gorące od chwili się nie podoba im, już cała wypada z oka im, chociaż bardzo chciała się nie spodobały im, skutki miłości zaskakujące. Zapoznaj się z historią dołączoną do opakowania, gdyż każda niewłaściwie skierowana zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Drodzy państwo, dziękuję za tak wielkie brawo, dziękuję. Naprawdę nie spodziewałeś się, dziękuję. Spać? Kurde. Dobra. Jakoś to załatwimy. Ale taka umowa nieformalna teraz między nami. Dobra? Taki ostatni, ostateczny, ostatniusieńki taki. Ostatniusieńki, dobra? I króciutki 15 minut. A my mamy jeszcze coś? Coś wymyślimy. Zajmij się tym. To jak tam? Nie, no to klasycznie to załatwię. Opowiem żart albo zagadkę. Co wybieracie? Żart czy zagadkę?
żart tutaj dla kolegi, raz, dwa, trzy, cztery, piątym rzędzie, żart, tak? A przepraszam, teraz to można się pomylić, co zrobić? To przejdźmy zatem do żartu. No żartu nie przygotowałem, także może od razu przejdźmy do zagadki. Co zrobić? Także zagadka, tak. No zagadki też nie przygotowałem, ale jak to mówią, jaki festiwal, taki kabaret. Także... Ja dalej nie wiem, dlaczego ja zostałem zatrzymany. Wy przestępców ścigajcie, a nie porządnym obywatelom dupę zawracać. Już my dobrze wiemy, jaki to tu porządny jesteś. Zaraz nam tu wszystko wyśpiewasz. Synek. Jaką masz ksywkę, cwaniaczku? Szpadel. Moment, sprawdzam. Nasi informatorzy nie znają takiego dealera. Jakiś nowy. Jaki nowy? Gówniarze! 20 lat na rynku! Jak ja zaczynałem sprzedawać, to wyście jeszcze na koguta żandarm wołali. Zgniesz w pierdlu. Będziesz jechał tak długo, aż ci odciski na dupie wyjdą. O! Już mi trochę niewygodnie. Może kawy? Oj, to mi się podoba, nie? Narwaństwo. Powiedz mi, kto ci rozprowadza ten koks? Tadek. Koparką ładuje. Czym? No. Koparką. Czasem biorą z dostawą, to im jeszcze ciężarówką dowozi. To wy to ludziom do domu dowozicie? No a jak? Sam masę zanieść? Widziałeś pan kiedyś tonę koksu? Z tym nie ma żartu. To trzeba dobrze naładować, żeby się nie rozsypywało po drodze. Ale spokojnie, Tadek to już 15 lat robi. Fakt, że nigdy trzeźwy, ale skuteczny. Pijany facet ładuje koks na ciężarówkę koparką? Mamy na to jakiś paragraf? A ten, co tam tak sterczy, jak widły w gnoju? Myślisz, że go nie widać? Z tej strony go nie widać. To jest lustro weneckie. To chyba kupione u ruskich. Nie widzisz go pan? Rzeczywiście, Janusz. Widać cię. Zapytaj go pan, czy on nas widzi. Może odwrotnie założyli. Cholera, my tu 40 podejrzanych przesłuchaliśmy. Widzisz pan, nawet na policji kradną. Koniec zabawy. O, zerwał się. Jak znalazłeś klientów? Marketing. Postawiłem taki wielki baner z napisem najtańszy koks w mieście. Sami przychodzą. Tylko cholera, coraz więcej jakichś naćpanych dresów się kręci. Kto jest twoim dostawcą? Nie interesuj się. Sam się znajdź swojego. Znalazł mi się przedsiębiorca. On co by z nas jaja robi? Spokojnie, zaraz go przycisnę. Dawaj, ciśnij. Może papierosa? O, i to jest kultura, nie?
Pies się urwał. Skubany przez lustro. Harde bydle. Fajne, nie? Syn mnie nauczył. Jeśli się nie przyznasz, kto jest twoim dostawcą, nie wypuszczę cię do toalety. Wypiłeś kawę, zapaliłeś papierosa. To jest kwestia czasu, aż się przyznasz. A zegar tyka. Tyk, 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 tyk. O, wy ubeki. Stoicie tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. Myślicie, że nie wytrzymam? Nie, takie rzeczy wytrzymywałem. Dobry gospodarz przynosi wszystko do domu. Może ty masz coś jeszcze, o czym nie chcesz nam powiedzieć? Policja już przeszukuje twój dom. Lepiej przyznaj się od razu, zanim oni tam coś znajdą. W domu jest tylko Maryśka. Wiedziałem. Robi się coraz ciekawiej. Od kiedy? Od ślubu. To już 20 lat. Ty, on to trzymał od 20 lat w domu, a my nic o tym nie wiedzieliśmy? Ciężko się było tego pozbyć. Próbowałeś sprzedawać? Tak, gdzie? Po ślubie to trzymałem w domu. Jak to się mówi, na własny użytek. Teraz to już tylko trzymam w domu. Przeżytek. Będziemy musieli ją zarekwirować. A, bierz pan, ja nawet dopłacę. Odkryliśmy największy przegięt narkotykowy w Przemyślu. Jesteś zatrzymany do wyjaśnienia. To ja nie wyjaśniłem. Rekwirujemy cały koks i Maryśkę. Ludzie, z nieba mi spadli. Ten koks to mi tylko zalega. A na starą to już od dawna haka szukałem. I co, kurwa? Miały być takie gogozy!
Drodzy Państwo, chciałam jeszcze podziękować Stowarzyszeniu Kobiet z Bolestraszyc. Jest pani prezes Renata Kudła na sali. Przygotowali wspaniałe stoisko i wspaniałe, cudowne regionalne potrawy, które Państwo mogliście przed koncertami, przed tą galą próbować. Chciałam podziękować również Szkole Językowej Student, która przygotowała wspaniałe atrakcje dla dzieci. Chciałam również podziękować Anecie Mistelskiej, która prezentowała przepiękne obrazy malowane na szkle oraz Arboretum z Bolestraszyc, które również przygotowało degustację wspaniałych wyrobów z Derenia i różnych wytworów, które rosną w Bolestraszycach, wytworów z roślin. Owszem, jeszcze naszemu grafikowi Grzesiowi, który przygotował cudowne plakaty i zaproszenia. A teraz zapraszamy tort, żebyście tylko Państwo zobaczyli, ponieważ za chwileczkę zostanie pokrojony. Tort przygotowały cukierniczki z uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu. Jednak się nie mieści. Obiecuję, że za chwileczkę go pokroimy i wszyscy będziecie Państwo mogli go spróbować. Jest cudowny, jest wspaniały. Tak samo jak cudowny i wspaniały jest kabaret Trzecia Strona Medalu, o której chciałem powiedzieć jedno słowo jeszcze tylko. Poznaliśmy się w grudniu i to była miłość od pierwszego spotkania. I w tym momencie muszę chłopakom podziękować, bo dzięki nim powstał program autorski Przeglądarka kabaretowa, która co tydzień w poniedziałek o godzinie 20 jest u nas na antenie. To jest nasz autorski program z udziałem chłopaków. Jeżeli mało wam było dzisiaj, to zobaczycie ich jeszcze w każdy poniedziałek.